So as I said before, I'm going to use the two only words which I know in Polish, which is cześć and dzień dobry, and I hope that you're all well. Thank you all so much for joining us today. My name is Mizba from Wakelet, and we're joined by our hosts today, Monika, Agnieszka, and Dorota. So first of all, I want to say a big, big thank you to the Polish educator community. You guys are amazing, like incredible. We don't have a community on Wakelet, which is like the Polish community. You guys have done such an amazing job of making the Facebook group grow. We really appreciate it. But that's all that I'm going to say today. I can't speak Polish, unfortunately. If I could, I would be taking control here, but I can't. I've got to pass it on to our wonderful ambassadors, Monika, Agnieszka, and Dorota. So I'm gonna give Monika, I'm gonna give you the host now, and I'm gonna stop my video and mute, and then you guys just take it away and let me know once you're finished. Dobra, tylko wiecie co, zanim jeszcze Dziękujemy, tak. Dorota zacznie. Tak, ja się podłączę. Słuchajcie, Mizba powiedział po angielsku, ale w skrócie powiedział, że się cieszy, że nas widzi, że jesteśmy fajną społecznością i dlatego powstał Wakelet Polska, żebyśmy mogli też trochę potłumaczyć na język polski, bo wiadomo, że Wakelet jest w języku angielskim, ale jak ktoś by chciał dołączyć do nas i tutaj zapraszamy do grupy na Facebooku Wakelet Polska, która powstała niedawno. Słuchajcie, co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj Monika opowie nam o tworzeniu konta, tak? O tworzeniu konta i publicznego profilu. Ja powiem kilka zdań na temat tworzenia kolekcji, a Aga powie nam o aplikacji Wakelet i o rozszerzeniach do wyszukiwarki. I słuchajcie, jeszcze będą konkursy, więc słuchajcie uważnie, ponieważ będą do wygrania takie fajne koszulki. I ogłosimy wyniki konkursu, słuchajcie, na końcu, bo był konkurs na stronie Facebooka Wakelet Polska. Dobra, Monika, to teraz oddaję Może, głos. Może zacznijmy w takim razie od konkursów, żeby nam nie uciekła ta sprawa, zanim Dobra. Przejdę do tego, jak tworzy się konto i do tego, co to w ogóle jest Wakelet, bo być może nie wszyscy z Was wiedzą, co się kryje za tą nazwą. To ja opowiem Wam o jednym konkursie, a Agnieszka o drugim. Pierwszy konkurs, do którego chcemy Was zaprosić, to konkurs, który opiera się na grze w Kahoota. Na pewno wszyscy z Was, albo pewnie większość z Was zna tę aplikację. W kolekcji Wakeleta, którą otrzymacie po dzisiejszym webinarium, znajdą się informacje o tym, na czym polega ten konkurs. Polega na odpowiedzeniu na kilka pytań. Myślę, że po dzisiejszym webinarium te pytania i odpowiedzi będą dla Was oczywiste. I otrzymacie w tej Wakeletowej kolekcji, która zostanie udostępniona po webinarium, pin do wzięcia udziału w grze. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę się sprawdzić i wygrać taką właśnie koszulkę, w jakiej my dzisiaj występujemy, to możecie spróbować, nic nie ryzykujecie, macie czas jutro do godziny 15 i myślę, że wieczorem jutro ogłosimy wyniki i podamy nazwiska zwycięzców. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to sięgnijcie do lekcji, którą pokażemy Wam na grupie i tam znajdziecie szczegóły dotyczące tego konkursu. Agnieszko, jaki kolejny konkurs? Już mówię, bo jeden konkurs, słuchajcie, to jest dla nas za mało, więc wymyśliłyśmy jeszcze jeden, bo chcemy dać Wam jeszcze więcej nagród. I ten kolejny konkurs będzie polegał na tym, żebyście po spotkaniu, oczywiście ci, którzy będą chcieli, napisali taką krótką relację z dzisiejszego webinarium. Wiecie, to może być parę słów, może być jedno zdanie, dwa zdania. Można zrobić w trakcie jakiś zrzut ekranu, czy wstawić jakiegoś gifa. Po prostu, żeby Aga, pokazało... Aga, jedno zdanie. Tylko nie wstawiajcie nas, jak nas zawiesi internet, ok? Bo ja jestem z telefonu. A, tak. Jak mamy takie miny, to lepiej nie. No i pamiętajcie, że my będziemy wybierać najciekawsze relacje. Więc możliwe, że takie relacje, gdzie będziemy wyglądać bardzo niekorzystnie, odrzucimy na wstępie. I tak, jeszcze prosimy Was bardzo, w ogóle dostaniecie plakat w kolekcji, którą otrzymacie po tym webinarium, gdzie będą wszystkie materiały, o których dzisiaj będziemy, które będziemy pokazywać i o czym będziemy mówić.
będzie tam właśnie link do Kahoota i będzie plakat tego drugiego konkursu, więc tam będą te wszystkie informacje, które Wam przekazałam, plus taka właśnie prośba, żeby w tym swoim wpisie na wallu stawić oznaczenie naszej grupy Wakelet Polska, więc to też będzie dla nas bardzo ważne, żebyśmy też mogły namierzyć zwycięzców, znaczy tych, którzy wzięli udział w konkursie. Więc mamy nadzieję, że to jest jasne i że weźmiecie udział w konkursie bardzo chętnie, ponieważ do wygrania są wspaniałe. No ja z przyjemnością wzięłabym udział w obydwu tych konkursach, no ale wiecie, nie mogę Wam zabierać możliwości wygrania koszulek, no bo ja już mam jedną, więc nie będę już taka, wiecie, pazerna i nie będę dla siebie gromadzić. Okej. Okay. Dobra, Agnieszka? Wszystko mamy o konkursach? Informacje. Tak, to teraz przechodzimy do... Tak, wyniki konkursu ostatniego będą pod koniec. To przechodzimy, Mona, teraz do robienia, jak założyć konto w ogóle. Co to jest, jak przechodzimy? Myślę, że chyba powinniście widzieć mój ekran. Agnieszka, Dorota, widzicie mój ekran? Tak, jest ok, Mona. Dobrze. Słuchajcie, na sam początek kilka słów, nie za dużo, żeby Was nie zanudzić, o tym, czym właściwie jest Wakelet i kto stoi za Wakeletem, bo Wakelet to nie tylko my, oczywiście my również, godnie reprezentujemy Wakelet tutaj na polskiej ziemi, ale to również, wydaje mi się, bardzo sympatyczna grupa ludzi, która stworzyła Wakeleta w 2016 roku. Dokładnie jest tutaj pośrodku tego zdjęcia twórca Wakeleta, Jamil, który w 2016 roku wpadł na taki pomysł, że przydałaby się taka platforma jak Wakelet. Platforma, która pomaga w zbieraniu, gromadzeniu wszystkich zasobów, na które natykamy się, wartościowych zasobów, na które natykamy się w internecie, a jest tego mnóstwo i czasami nie gubimy się w tym całym morzu, nawet oceanie, wszystkich ciekawych infografik, artykułów, PDF-ów, tweetów i całego tego bogactwa, na które natykamy się w internecie. I Wakelet do tego właśnie służy. Oprócz tego pomaga nam również w gromadzeniu zasobów cyfrowych, które już posiadamy na laptopie, w komórce, na komputerze stacjonarnym, a które czasami zaczynają się nam troszeczkę rozchodzić i zaczynamy tracić panowanie nad tym, co gdzie mamy. A w Wakelecie, w kolekcjach, o których opowie Dorota, o tym, jak je tworzyć, można wszystko cudownie przechowywać i zarządzać tymi zasobami. Możemy również Wakelet wykorzystywać do tego, żeby współpracować przy różnego rodzaju projektach, na przykład projektach. A wiemy, że polscy nauczyciele są bardzo aktywni i myślę, że uwielbiają korzystać, brać udział w projektach razem ze swoimi uczniami, więc Wakelet jest świetnym rozwiązaniem, żeby właśnie w tym korzystać, żeby wykorzystywać to narzędzie do właśnie projektu, do realizacji projektu. I ostatnie już słowo, być może niektórzy z Was zastanawiają się, skąd wzięła się nazwa Wakelet. Otóż Wakelet nie wzięła się od słowa angielskiego budzić, tylko od innego znaczenia słowa wake, ponieważ Jamil, jak zaczął tworzyć Wakeleta, pracował w Airbusie, czyli firmie, która buduje samoloty. Wake po angielsku to ślad, który zostawia samolot na niebie, albo na przykład statek na wodzie, więc stąd wzięło się słowo Wakelet, bo kolekcja jest właśnie zbiorem takich śladów, które różne zasoby cyfrowe pozostawiły w nas, zasoby, które znaleźliśmy w internecie. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o to, jak, skąd się wziął Wakelet i do czego służy. Ale pewnie już czekacie na to, żeby powiedzieć Wam, w jaki sposób stworzyć konto. No bo trudno tworzyć wspaniałe kolekcje w Wakelecie, jeżeli nie mamy konta. Mam nadzieję, że nadal widzicie mój ekran. Przynajmniej jest okej, jest. Tak. Jeżeli wejdziecie na stronę wakelet.com, to
To właśnie jest miejsce, gdzie jest adres internetowy tej platformy, wakelet.com. U góry strony znajdują się różne zakładki, ale w tej chwili akurat nie będziemy badać zawartości tych zakładek, ponieważ one same w sobie mają bogactwo różnych materiałów, pomocy i gdybyśmy mieli teraz przeglądać wszystkie, to nie, to webinarium by trwało może z 5 godzin, więc teraz zajmiemy się tylko tutaj tym takim znaczkiem niebieskim, który jest w prawym górnym rogu. Ja akurat mam wersję angielską, dlatego u mnie się to pojawia w języku angielskim. Czyli widzicie znaczek sign up, czyli twórz konto. Tu macie login, ale tu już musielibyście mieć już konto założone. Więc klikamy sobie na sign up, czyli twórz konto i mamy kilka możliwości. Jeżeli mamy konto Gmail, możemy połączyć właśnie tutaj konto na Wakelecie z tym kontem Gmail. Jeżeli mamy profil na Facebooku, możemy połączyć to i wykorzystać dane, które służyły nam do tego, żeby tworzyć profil na Facebooku, żeby się zalogować na Facebooku. Jeżeli mamy konto Microsoftu, no to możemy również wykorzystać ten adres mailowy. Ja akurat na potrzeby dzisiejszego szkolenia stworzyłam sobie taki adres mailowy. Na pewno Wy po dzisiejszym, albo może już po kolejnym webinarium będziecie też wakelet.co i jest taki, jaki sobie wymyśliłam, stworzyłam adres nowy. To jest adres, który wybrałam do tego, żeby się zarejestrować. Tutaj mamy password, czyli hasło. Hasło musi liczyć przynajmniej 8 znaków, więc ja sobie tutaj wpiszę, nie podglądajcie. Wpisałam hasło i klikamy tutaj ten kwadracik, czyli zgadzamy się z zasadami użytkowania Wakeleta i klikamy na zielony przycisk, czyli utwórz konto. Jak na razie myślę, że chyba nie jest to zbyt trudne. Może tylko dopowiem jedną rzecz. Jasne. Zauważcie, że tam jest możliwość zakładania konta przez Office 365, więc to też jest taka szansa na szybsze zalogowanie Waszych uczniów. Jeśli macie na przykład konta, mają konta w Office 365, to w bardzo łatwy sposób mogą po prostu zalogować się swoim kontem szkolnym i nie ma kombinowania, że ktoś nie ma e-maila. To oczywiście dla tych, którzy mają taką chmurę w szkole. Mhm. Tak, chociaż z okazji pewnie kolejnego webinarium powiemy, że naprawdę uczniowie nawet nie muszą podawać żadnych danych do logowania, żeby móc korzystać z Wakeleta, ale również jest taka możliwość, o której właśnie Agnieszka wspomniała. No i później już możemy kontynuować zakładanie konta. Tutaj akurat zaproponował mi taką nazwę użytkownika. Obok widzicie zielony znaczek, który pokazuje, że taka nazwa użytkownika w Wakelecie jest dostępna. Jeżeli nam się nie podoba, to możemy sobie próbować wybrać inną i sprawdzać, czy jakaś inna, która bardziej nam odpowiada, jest dostępna. Ja akurat robię to na potrzeby tego webinarium, więc ja się zadowolę tą nazwą użytkownika, która tutaj jest. Więc to będzie widniało w naszej nazwie użytkownika na Wakelecie. I jeżeli na przykład ktoś będzie nas wyszukiwał, no to będzie nas wyszukiwał po tej nazwie. No akurat jak widzicie, ta nazwa nie jest jakaś zbyt ciekawa. Tutaj zaznaczyłam wybierz i teraz wskazujemy, kim jesteśmy i w jakim celu będziemy korzystać z Wakeleta. Tutaj nauczyciel, edukator, uczeń, być może w celach biznesowych lub tutaj jakichś innych. Ja nie będę oszukiwać. Wybieram educator, czyli edukator, nauczyciel. Wakelet prosi nas również o to, żebyśmy wskazali, jaką grupę wiekową uczymy, w jakim wieku, czy pracujemy na uniwersytecie, czy tutaj jest jeszcze inna oddzielna kategoria bibliotekarz. To Agnieszka mogłaby wybrać sobie taką na przykład kategorię, gdyby ja chciała. Ja wybrałam szkołę, wiesz, jako nauczyciel bibliotekarz. Na przykład, tak. Wiedzmy, wybiorę sobie elementary i wybieram done. I
I słuchajcie, ja już jestem tutaj, jestem jakby w domu, czyli miejscu, gdzie będę tworzyć kolekcję. O tym powie Wam Dorota, o tym migającym tutaj, pulsującym zielonym kółku. Ja jeszcze chciałam tutaj, słuchajcie, Wam przyciągnąć Waszą uwagę, ponieważ w tej chwili, okej, możemy zostawić sobie to konto w ten sposób, ten profil, jak on teraz wygląda, też na nasze potrzeby być może jest to już wystarczające, ale jeżeli na przykład chcemy być może wprowadzić jakieś zmiany, to możemy również robić. Troszeczkę mi tutaj zasłaniają, chyba sobie muszę zminimalizować Wasze buzie. Nadal widzicie mój ekran? Tak, jest okej. Okay. Tak? Słuchajcie, tak, tak wygląda nasz profil publiczny. Jeżeli stworzyliśmy konto, moje konto Wakelet Pro, tutaj jest ta nazwa użytkownika, mogę, korzystając z tego przycisku, edytować, tam gdzie było edyt, edytuj. Mogę zmienić nazwę użytkownika, przepraszam, nie nazwę, tylko zdjęcie, ponieważ w tej chwili mam tylko literkę. Trzeba tutaj wprowadzić, czyli pobrać zdjęcie, które mamy na przykład w telefonie komórkowym, na laptopie. Ja akurat tego nie będę robić, ponieważ zajęłoby to dużo czasu, gdybym miała teraz wybierać zdjęcia, ale chcę Wam tylko pokazać, co można zrobić, żeby nasz profil publiczny wyglądał bardziej atrakcyjnie. Możemy również zmienić tutaj tło, ponieważ no w tej chwili jest po prostu takie niebieskie. Możemy również upload, czyli pobrać zdjęcie ze swojego urządzenia. I w tym przypadku mamy również możliwość wyboru zdjęcia z biblioteki. A ta biblioteka jest naprawdę bogata, ma piękne zdjęcia w dużej rozdzielczości, więc myślę, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. Również nie będę teraz akurat, a może wstawię jakieś zdjęcie. Powinna już. O, popatrzcie, od razu to wygląda lepiej, niż gdy była tylko tutaj takie niebieskie tło. Tutaj gdyby, też możemy sobie to wstawić, zdjęcie profilowe. Mamy tutaj Wakelet Pro, ale ja mogę to zmienić. Mam taki niebieski długopis, ołówek i mogę tutaj wprowadzić zmianę, tylko przepraszam, mój internet nie jest zbyt szybki. Jeżeli mi nie będzie chciał tego zrobić, to słuchajcie, zostawię. Tylko Wam pokazuję, że jest taka, nie chcę mi tutaj zmienić tego. Może dalej, Monika. Tak, tutaj mogę jeszcze zmienić nazwę użytkownika. Tutaj, gdzie jest bio, mogę wpisać, na przykład, kim jestem, żeby osoby, które zaglądają na mój profil, wiedziały, z kim mają do czynienia. I jak wprowadzę, przepraszam, słuchajcie, mam problem z internetem, nawet teraz mi nie chce za bardzo tutaj wejść. O, nie chce za bardzo. Okej, Mona, to idziemy dalej. Nie chcę, słuchajcie, Wam tracić czasu. Tutaj jest jeszcze, jest takie kółeczko, Monica, i tutaj można... Try and press refresh. Try and do the refresh button and then try refresh? It again. Okej. Okay. Yeah. Wiesz co, chyba pójdźmy już dalej, nie, bo to... Dobra, to tylko zobaczę szybko, czy to pomoże. Apply, nie wiem, czy... No właśnie. Tu Beatka podpowiada też. A co? Apply tam trzeba zastosować, nie? Dobra, Mona, słuchaj. Tylko to... wiesz, wtedy już wyszłabym w ogóle ze zmian jakichkolwiek, a nie chciałam jeszcze wychodzić ze zmian, no bo teraz już wyszłam i znowu trzeba wejść w edytowanie, prawda? Więc tutaj jeszcze można... Słuchajcie, spróbuję, zobaczę tak szybciutko. Możemy zmieniać nazwę użytkownika, wprowadzać dane na swój temat, tutaj gdzie są, o dzięki, tak, po odświeżeniu się udało. Tutaj możemy podawać nazwy użytkownika na innych mediach, w mediach społecznościowych, na przykład Facebooku, Twitterze, LinkedIn i tak dalej. Ja tutaj nie będę żadnych pokazywać, znaczy wpisywać.
I tutaj również mogę sobie dzielić kolekcje. Oczywiście w tej chwili nie mam żadnych kolekcji, ponieważ wykorzystałam nowy adres mailowy. Mogę dzielić kolekcje na kategorie. Na przykład mogę sobie tworzyć kategorię szkoła. I wszystkie kolekcje, które dotyczą szkoły, mogę sobie umieszczać w tym miejscu. Mogę sobie dodać kolejną kategorię, sekcje osobiste. Na przykład może będę dawała zdjęcia z wakacji, przepisy kulinarne, które mnie interesują. Jeżeli na przykład uważam, że jednak wolałabym, żeby szkoła była pierwsza, a osobiste później, no to mogę sobie przesuwać dowolnie i w każdej chwili zmieniać. I później wszystkie kolekcje, które są kolekcjami publicznymi, o tym też Dorota powie, co to znaczy publiczna, będą się znajdować tutaj w tych kategoriach i będą pozostali użytkownicy mogli sobie do nich zajrzeć. O, teraz się udaje. Widzicie? I kliknęłam i mamy coś nieznane na przykład. I mogę sobie tutaj zmieniać i dopisywać. Później save, czyli zapisz i mamy to, co do tej pory zapisaliśmy. Dobrze, ja chyba tyle. Mona, ustaw mnie teraz, żebym mogła pokazać screen. Tak, z Agnieszką próbujemy odpowiadać na wasze pytanie, jak macie. Nie każde nam tutaj jesteśmy w stanie tak szybciutko odpowiedzieć. A czy jakieś pytania do tego były? No, tak raczej staramy się odpowiadać. Wszyscy się cieszą, że piękne profile będą powstawały. No. Yes. Mogą naprawdę, jeżeli ktoś lubi coś, co ładnie wygląda, jest piękne, przyjemne wizualnie, to tu można zrobić cacuszka. Naprawdę, piękne rzeczy. Dobra, Dorota? Teraz Dorota o kolekcjach będzie nam opowiadała, więc też może dowiecie się czegoś, czego jeszcze nie wiecie. Co ja mam teraz zrobić? Screen share, zobaczymy. Tylko Monika, musisz przestać udostępniać. Okej. Okay. Udostępnianie, dobra. Słuchajcie, bo mam to. Okej, czy widać mój ekran? Widać? Widać. Ja widzę. Dobra. Czyli tak, jeżeli już mamy założone konto, to nam powstają różne kolekcje. Tutaj mamy kolekcje, tutaj mamy kolekcje grupowe, tutaj mamy zakładki. Jeżeli chodzi, wiadomo, że tych kolekcji jest na razie mniej, ale później słuchajcie, jak wam się to spodoba, to będziecie tworzyć kolekcje, bo to się przydaje do różnych rzeczy ciekawych, naprawdę. Każdy ma jakieś hobby, zainteresowanie, więc można zrobić z tym, co wam akurat pasuje. I oczywiście do edukacji, tak? Do nauczyciele różnych przedmiotów, do tego, czym się akurat zajmujemy. Dobra, i teraz słuchajcie, jak się tworzy konto? Ja powiem tak, uwaga, słuchajcie uważnie. Konto zakładamy w 5 krokach. Taka zasada. Może gdzieś się pojawić pytanie. Pierwszy krok, jesteśmy na stronie tutaj i mamy zakładkę Home. Home to jest ten nasz domowy bałagan, który mamy. Bo tutaj obok jest profile. Profile to jest to, co widzą inni. Czyli na przykład jak jesteście na moim profilu, to widzicie piękne, znaczy jeszcze nie poukładałam sobie, ale taką stronę, tak? I tutaj mam te zakładki, o których Monika powiedziałaś. Ale konto tworzymy, zapamiętajcie, na home, czyli wchodzimy na home i klikamy na create a new collection. Czyli klikamy na ten plusik, ok? Kto chce, może spróbować razem zrobić. Teraz uwaga, drugi krok. Dodajemy tytuł naszej kolekcji, czyli możemy wpisać Wakelet. Dorota, tylko zakładanie kolekcji, prawda? To jest zakładanie kolekcji w 5 krokach. Tak. No, ale słuchajcie, to akurat taką zrobimy sobie, tak? Chcecie zakładanie kolekcji? No dobra, nie znaczy, będzie. Nie, to mamy zakładanie kolekcji, nie? Teraz. Tak. Okej, okay, no zrobimy tak. W 5 krokach, czyli wpisujemy, słuchajcie, jak już mamy tą kolekcję, wpisujemy temat kolekcji i opis. Tutaj poniżej wpisujemy, o czym będzie ta kolekcja, czego będzie dotyczyła.
Następnie dodajemy zdjęcie. Tutaj mamy do zdjęcia i możemy dodać z naszego komputera, czyli upload an image z komputera, albo możemy dodać zdjęcie z biblioteki. I tu, słuchajcie, zdjęcia są Unsplash. Możemy ich, z nich korzystać, tak? Czyli wpisujemy sobie, nie wiem, na przykład, już tak o tych krokach zaczęłam, to może znajdziemy jakieś zdjęcie z krokami, steps, możemy zrobić coś takiego, wybieramy sobie, tych zdjęć mamy dużo i już nam się pojawia obrazek, zdjęcie. Dalej, jeżeli już mamy tak, tytuł, opis, tutaj jest opis, tutaj mamy zdjęcie, to tutaj za pomocą takiego znaczka wybieramy sobie tło. Ja najczęściej wybieram i też tak samo z komputera możemy wybrać i możemy wybrać zdjęcie z biblioteki. Ja często wybieram, słuchajcie, jakiś Sky, bo to ładnie wygląda, albo Wave. Trochę za szybko, Dorota, jeszcze możesz raz pokazać, gdzie kliknęłaś? Dobra, okej. Okay. Najpierw wchodzimy... to tła, tak? Jest dobra, zębatka taka. Za szybko, dobra. Tak? Okej, okay, czyli tak, zdjęcie włożyliśmy tutaj. Tu mamy tytuł kolekcji, tutaj możemy opis dać. Opis, kolekcja ze szkolenia. Okej, okay. Czyli mamy zdjęcie dodane, mamy zdjęcie, mamy tytuł kolekcji, mamy opis. I teraz, tak jak pokazałam, tutaj zmieniamy tło. Wchodzimy na ten znaczek i tutaj mamy change background image, czyli zmieniamy tło. Dalej mamy, słuchajcie, możemy taką opcję zrobić sharing, czyli możemy naszą kolekcję dać, że będzie możliwa do skopiowania. Tak? Tutaj sobie klikamy na to. Możemy naszą kolekcję usunąć, ale jak usuniemy, to niestety już nie odzyskamy jej. Dobra, to tak, okej, to jest jeszcze cały czas drugi krok. Okej, czyli mamy tą stronę. Teraz, słuchajcie, przechodzimy do trzeciego kroku. Trzeci krok, to musimy coś dodać do tej naszej kolekcji, więc tutaj za pomocą tego plusika, który mamy, klikamy na to. Okej, i teraz zobaczcie, mamy, możemy dodać link. Z jakiej strony? Może to być link, nie wiem, przepisy jakoś na jakąś sałatkę albo na coś, albo coś, co nas interesuje. Aga powie później o aplikacji, tak? To jest też fajne dodawanie. Może być link do Geniali, pamiętajcie. Może do naszej Geniali, którą stworzyliśmy, albo link do jakichś tam gier, które zrobiliśmy w World Wall, albo do Learning Apps, albo w jakichś innych, słuchajcie, na pewno znacie dużo fajnych stron. Zależy od tego, jaką kolekcję robicie. Czyli tak, klikamy na to i dodajemy... Wklejamy po prostu link, tak, bierzemy jakiś link i wklejamy. Teraz, słuchajcie, druga możliwość to jest, możemy dodać tekst. Okej, idę na dół. Może pokaż, Doroto, na przykładzie jakiejś tam dowolnej strony internetowej. No dobra, to co mam wyszukać? Tam sobie... Może być. Strona men. Nie, proszę. Nie, sałatka warzywna, dobra, tradycyjna sałatka warzywna. Ja już mam kolekcję, słuchajcie, ze zdrową żywnością. To jest fajne, bo słuchajcie, jak nam się coś spodoba, to możemy kliknąć. O, tylko muszę to sobie przesunąć. I uwaga, kopiuję. Kopiuj. Skopiowałam sobie link akurat do tej sałatki jarzynowej. I mam kolekcję. Mam nadzieję, Agnieszka. Dobra. Plusikiem. I uwaga, play. I już nam się pojawiła sałatka w naszej kolekcji. Czyli można skopiować różne linki, umieścić różne linki. Dobra. Jeżeli nam się coś nie spodobało, to tutaj usuwamy. Jest opcja, tu ja zaczęłam coś pisać i chcę to usunąć, więc robię delete i usuwam. Dobra, teraz słuchajcie, chcemy na przykład wrzucić jakiś tekst. Tutaj dużo osób się pyta, jak z tym tekstem, czyli tu był pierwszy, to jest podkreślone, to jest tak mało widoczne, ale to jest podkreślone na niebiesko, więc tutaj wklejamy kod, link. A jeżeli chcemy tekst, to dodajemy add text i tutaj, słuchajcie, wypisujemy coś. Z dużą literą. Witam Was i uwaga, tutaj możemy większą czcionkę zrobić, jakieś powiększenia, tutaj jakiś też link do tego. I a to jeszcze wiesz co, wetnę Ci się, tam gdzie macie H1, H2, to jest mega ważne, bo możecie sobie robić nagłówki i nagłówki dwupoziomowe, właśnie H1, nagłówek,
czyli jeśli zrobicie powitanie, wrzucicie, to będziecie mogli sobie jeszcze materiały w Wakelecie dodatkowo posegregować, dodatkowo podzielić na kategorie, więc też jest super ważna sprawa. Mhm. Tak, można tutaj, słuchajcie, kombinować z tym. I pamiętajcie, że na końcu musimy kliknąć słówko done i już mamy. To, co napisaliśmy, możemy oczywiście usunąć, możemy dopisać coś do tego. Doroto, pokaż jeszcze to edytowanie tekstu. Dobra, czyli na przykład... Kasia chyba... pyta, co to jest to H1 i H2, o co chodzi? Mhm, czyli mamy edit i teraz tak. O, H1, H2. A wielkość czcionki. To jest mniejsze, tak, to jest jakby nagłówek wtedy się pojawia. Mhm. H1 to jest największy rozmiar czcionki. Tak, 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 tak. Widzicie, H1 klikam i teraz klikam na H2, a teraz wezmę to na H1. Mam nadzieję, że widać i jest większe. Tak. Okay, możecie... przykład zastosowania na przykład, jeśli robicie sobie kolekcję z języka polskiego, to możecie sobie na przykład w H1 zrobić dział lektury. Na przykład napisać tylko słowo lektury i wrzucić. To dobra, ja to teraz nie mogę wam tego pokazać. I w H2 możecie na przykład zrobić jakieś kategorie tych lektur, czyli na przykład... Klasa pierwsza. Klasa pierwsza, tak? I po prostu tam będziecie sobie dodawać zasoby i dzięki temu będzie to właśnie to jest tak, taki rodzaj nagłówka, który pomoże wam jakoś podzielić sobie te zasoby na takie ładne działy, żeby wizualnie było wam łatwiej się połapać. Mhm. I jeszcze można zrobić. Możemy pogrubić, zmniejszyć. I klikamy słówko done. I pamiętajcie, zobaczcie, czyli tak, możemy tutaj usunąć to, co dodaliśmy, ten tekst, a możemy, Agnieszka widzę, że rękę podnosi, dziewczyny odpowiadajcie, jakby tam jakieś pytania były. Edit, czyli jak edit, to możemy edytować to. Oprócz tego, tutaj po prawej stronie są, ale tylko właśnie, słuchajcie, bo ja kiedyś miałam pytanie, a gdzie to wszystko jest, ja nie umiałam dodać. No bo tego nie widać, tak jak teraz widzicie, ale jak najeżdżam, to wtedy nam się pojawia. Nie widać, no i teraz ktoś ma problem, ale gdzie to jest? A jak najedziemy, to wtedy widać, widzicie? Czyli się pojawia, jak jesteśmy na tym. Możemy do góry na przykład przesuwać ten tekst, do dołu, możemy na samą górę, ale też jest taka tutaj łatwa Easy Reorder Mode, taka jeżeli włączymy to, to możemy sobie przesuwać w ten sposób, które ma być pierwsze, które drugie, tak, w jakiej kolejności mają być te rzeczy, więc to też jest taka fajna opcja. Dobra, teraz słuchajcie, bo... A pokaż to... jeszcze, co można zrobić z tekstem. Jakie tam jeszcze są inne opcje? Ale chodzi ci o Immersive Reader? Nie, nie. Jeszcze co można, jak można tekst edytować? Co jeszcze można zrobić? No, no to... Jak ustawić na przykład? W Wordzie masz, tak? Tutaj lista jest dobra. Mhm. A tu jeszcze mamy możliwość wstawienia linku do tekstu. Do tekstu. Prawda? Może na przykład chcemy adres tej strony internetowej, na której znaleźliśmy przepis na sałatkę, wstawić do tekstu. Mhm. A nie wyszło, nie, to chyba nie, nie wyjdzie nam. No bo to jest pewnie w H1. Mhm. Dobra, to ja to usuwam. Ok. Słuchajcie, idziemy dalej, bo to jest dopiero drugi, nie, trzeci krok. Zobaczcie, czyli nam się nie spodobało, więc teraz sobie usuniemy to za pomocą tego kosza. Dorota, you have to highlight the text and then press the link button. That's how you add a hyperlink. Okej. Dobra, ale słuchajcie, no to teraz wydaje mi się, że nie będę wpisywała. Może tylko napiszę coś, było, żeby wam pokazać. Czyli dodajemy tekst. Czyli plusik, wybieramy tekst, wpisujemy tekst i klikamy done. Mhm. Możemy usunąć, przesuwać, edytować. Dobrze, słuchajcie, co jeszcze możemy dodać? Bo oprócz tego, że link, możemy dodać tekst, możemy dodać coś z YouTube'a, możemy dodać tweety, możemy dodać zakładki, które mamy, możemy dodać zdjęcie, to też jest fajne. Dorota, bo... tam jeszcze ktoś prosił, żeby pokazać, jak się wstawia link do tekstu. Dobra. Link do tekstu, okej, okay. Czyli wchodzimy znaczy link w tekście, żeby się pojawił. Dobra, tylko poczekajcie, bo mi się tutaj zasłania. Mam za dużo rzeczy na górze. Powinnaś mieć tę możliwość mieć wstawienia alternatywnego tekstu przy linku.
Mogę ten tekst? To super. Ale to wtedy wpisujemy w linki i to będzie. Tak, no i powinnam teraz... Ale najpierw trzeba coś wpisać. Tutaj trzeba wpisać i dopiero później jakby podkreślić i dać tamto. Tak. Czyli poczekajcie, wezmę na przykład 114 moją szkołę. A nie, to nie, to będzie coś innego. Wiecie co? No nie wiem, jaki mam link teraz dodać. Nie chcę wyszukiwać teraz linku do tego żadnego. Ten sam może być. Ten sam do sałatki tradycyjnej. Tylko wiesz co? Weź sobie add tekst. Tam gdzie dodam. Jestem. Tak, tylko weź najpierw tekst włącz. To sobie skopiuj. No ale poczekaj, bo tu mi się jakieś... nie chcę się zapisywać do... Nie. Dobra, jest dalej. No, skopiuj. Tam do Wordleta idziemy. I teraz wchodzimy do tekstu i tu bierzemy, tak? I teraz. Dorota, so you type something into the text box first, and then you highlight it, and then you press the link. Tak. Napis na przykład. Tak. I teraz zaznacz. Tak. Okej, dobra, już rozumiem. Dokładnie. Dobra, okej, czyli do tego jest link. Dobra. Okej, czyli już wiem. Okej. Akurat ktoś do mnie puka, słuchajcie. Gości mam. Dobra, teraz tak, czyli mamy ten... Aha, i zasłania... Dobra, teraz idziemy, słuchajcie, dalej do kolejnego naszego punktu, czyli tak jak mówiłam, dodajemy za pomocą, możemy dodać link, możemy dodać tekst, możemy dodać wideo, film i też jest fajne, bo jest od razu wyszukiwarka na tej stronie, tak? Czyli możemy wybrać jakąś tytuł piosenki i za pomocą add dodać. Możemy też tweety dodawać, możemy zakładki, bo jeżeli robimy kolekcję, to od razu tworzą nam się takie różne zakładki i możemy coś wyszukać. Czyli ja mam na przykład zakładki, które gdzieś kiedyś dodawałam, różne kolekcje na przykład i też możemy sobie wyszukać i dodać zakładkę. Takie powstają nam zakładki. Teraz możemy dodać zdjęcie. Słuchajcie, ja nie wiem, czy my się wyrobimy. Możemy dodać zdjęcie z komputera. Tak, wybieramy sobie, ale ja akurat anuluję. Możemy dodać zdjęcie z biblioteki, tak jak wcześniej. Okej. Możemy dodać PDF-y. Możemy dodać coś z Google Drive. Ja teraz nie chcę wyszukiwać, bo to słuchajcie, nie będziemy mieli tyle czasu. Jeszcze Agnieszka musi powiedzieć. OneDrive, możemy z OneDrive'a coś dodać. Możemy dodać filmik na przykład, który mamy w Flipgridzie. Możemy nagrać bezpośrednio tutaj. Co? To tak, spróbujesz? Możemy tutaj od razu nagrać. Ja na przykład coś powiem, raz, dwa, trzy. Dzień dobry, witam serdecznie na szkoleniu. Ok, i teraz możemy to sobie wrzucić do naszego... Na naszej kolekcji, tak się pojawia. Okej, to jest, słuchajcie, trzeci krok. Teraz przechodzimy dalej do naszego układu, bo jeszcze możemy, w czwartym kroku jest wybór układu, bo to jest fajne. Możemy naszą kolekcję mieć w taki sposób. Możemy naszą kolekcję mieć w, tak będzie wyglądała wizualnie, compact view. Czyli no, tutaj akurat nie mam nic ciekawego do pokazania, bo nie stworzyłam. Może być to takie, słuchajcie, takie płytki widok, a może być w sposób taki, że ta kolekcja będzie wyglądała w ten sposób. Wydaje mi się, że to jest fajne urozmaicenie, bo tutaj możemy, to oczywiście można sobie zmienić później. Czyli tutaj różne, ja jakoś preferuję to, ale wiem, że moodboard jest bardzo też znane. Aga, który ty lubisz? Znaczy, zależy do czego. Moodboard jest fajny do zaprezentowania na przykład różnych prac plastycznych, bo to ładnie się komponuje, ale jak już wrzucacie jakiś tekst i chcecie zachować konsekwentny układ, gdzieś jest początek, gdzieś jest koniec i trzeba przejść to linearnie, no to wtedy ten media view najbardziej się sprawdza. Jeszcze ewentualnie można kompakt, jeśli macie bardzo dużo materiałów, to wtedy też taki kompaktowy, ale jeśli chcecie linearność zachować, to właśnie te dwa pierwsze. I zobaczcie, to jest najbardziej dobre. Zmieniać kolejność tych naszych rzeczy, tak, które mamy. Akurat tam nie stworzyliśmy nic ciekawego, ale wierzę w to, że wy na pewno stworzycie coś fajnego. Czyli tutaj mamy też to. Kolejna, słuchajcie, ważna rzecz, którą mamy, to jest
jaka jest dostępność naszej kolekcji, tak, jeżeli ją stworzyliśmy. Fajne jest to też, że często zmiany same się zapisują, więc nie musicie klikać zapis, zapisz, tylko one się automatycznie zapisują. A teraz to jest, słuchajcie, piąty krok, już kończymy, ostatni. Możemy zrobić kolekcję naszą prywatną, czyli private, tylko my ją widzimy, ale minus jest taki, że jak chcemy się podzielić z tą kolekcją z kimś innym, no to nie damy rady, musimy ją wtedy zmienić, bo naszą prywatną kolekcją, jeżeli ustawimy na prywatną, to nie podzielimy się z innymi osobami, ale jeżeli chcemy mieć kolekcję tylko dla siebie, to po prostu robimy sobie private. Możemy zrobić unlisted, tak zaczęłam od dołu, unlisted, czyli tylko osoby, które mają link do tej kolekcji, mogą ją obejrzeć, i możemy zrobić sobie publiczną i wtedy też można się dzielić. Można się dzielić kolekcją, która jest publiczna, unlisted, taka z tym linkiem, ale z prywatną nie. Dobra, czyli to jest to i później robimy done, zapisz. I jest zrobione. 5 kroków. Szybko? Aga? Tak mi się wydaje, nie? Że jeszcze chyba zdążę z tymi dodatkami, nie? Mamy jeszcze... Ja mówiłam, żeby się nie wyrobimy, bo tutaj jakbyśmy chciały wszystko pokazać, jak się dodaje filmik, jak ten tekst się edytuje, to jednak godzina to za mało. Dobra, Aga. No, jeszcze te webinaria dla mocno zaawansowanych i wtedy pokażemy mega sztuczki takie w ogóle, jak sobie coś pokombinować, żeby było oryginalnie, nietypowo. Tylko dzisiaj, wiecie, mamy bardziej takie spotkanie dla początkujących. Aguś, przerwę ci, Aguś. Dla osób, które już są zaawansowane i wiedzą, to ja podam ten kod. Można coś dodać do tej kolekcji naszej. Kolekcja w 5 krokach, możecie dodać jakieś zdjęcie z wakacji albo coś. O, tu jest ten kod. Na osoby, które są już bardziej zaawansowane, będą wiedziały, o co chodzi. Aga, wpiszesz ten kod w czacie? A więc to może go dodamy w ogóle też do tej kolekcji i słuchajcie, jeśli chodzi o tę taką współpracę, to się nie martwcie, jeśli dzisiaj tego nie wiecie, bo poświęcimy kolejne webinarium właśnie tematowi współpracy, udostępniania, współedytowania i tak dalej, więc nie ma problemu. Mhm. Dobra, to teraz Aguś, jak mam zrobić? Teraz ty. Najpierw przestań udostępniać. I zrób mnie hostem. Ja już tutaj przychodzę szybko do... Dobrze, już jestem. Skończyłam, teraz spróbuj. Uwaga, ja postaram się teraz... Nie mam jeszcze. Muszę dostać hostem. No, dobra, już cię daję. A ja Wam opowiem, słuchajcie, o takich dwóch bardzo przyjemnych dodatkach właściwie, o czymś takim, co się nazywa rozszerzenie do przeglądarki, więc też tu padło pytanie, czy w każdej przeglądarce to działa i tak dalej, więc to będzie super opcja dla trzech przeglądarek na komputerze. I powiem Wam krótko o aplikacji, która ma trochę inne na przykład funkcjonalności, nie ma wszystkich, ale też bardzo może ułatwić nam pracę i postaram się też nie przedłużać, bo byłam w ogóle na tyle cwana, wiedziałam, że jestem ostatnia, że nagrałam filmik, który Wam też zamieszczę na YouTubie i on będzie podłączony do tej aplikacji. Jeszcze ciągle nie mogę pokazać mojego ekranu. Czekaj, Aguś, bo nie wiem, jak zmienić na to. Tam trzy kropeczki powinnaś mieć. No i zdjęciu, tak? Jest mute my audio, stop video, pin video, spotlight video, name. Nie mam. A u mnie nie masz? Tak, moje trzy kropeczki. A, twoje chyba. O, jest, dobra, na twoje musiałam wcisnąć. Dobra, to już jestem, okej. Okay. Już Wam udostępniam. Okej, okay. I będzie teraz, postaram się też bardzo szybko opowiedzieć. Wejdę teraz... Zaraz wejdę Wam na jakąkolwiek stronę, ale najpierw wchodzę po prostu sobie na Wakeleta. Jak wejdziecie sobie na komputerze na Wakeleta, mam nadzieję, że widać mój ekran. Widać, jest OK. Widać? Widać. Widać, dobra. OK. Dobra. Dobra, jestem na moim koncie na Wakelecie i jak sobie wejdziecie na Wakeleta, zobaczycie coś takiego. Download the free Wakelet browser extension.
I to są tak zwane rozszerzenia do Wakeleta, z których bardzo, które bardzo polecam i warto korzystać w zależności od tego, z której z tych przeglądarek korzystacie, do tej sobie warto doinstalować rozszerzenie. Ja korzystam z Chroma i moje rozszerzenie, ja sobie to uruchomiłam, widzicie tutaj, to jest takie W-Wakeletowe, które mega ułatwia życie, ponieważ powiedzmy, wejdę sobie teraz na stronę Geniali. Ach, uwielbiam, więc przy okazji taka mała reklama. Jeśli włączę sobie jakąś prezentację, mogę ją w bardzo łatwy sposób zapisać. Dorota Wam opowiadała, jak zapisywać bezpośrednio na stronie Wakelet, prawda? Pokazywała, w jaki sposób to dodawać. A dzięki rozszerzeniu zapiszecie to jeszcze szybciej, bo często jest tak, że przeglądamy sobie internet, nie mamy otwartego Wakeleta, coś fajnego zobaczymy i chcemy to szybko zapisać. Więc ja sobie otworzę jakąś tam pierwszą, lepszą prezentację. O, powiedzmy sobie to otworzę. Pyk. No i załóżmy, że mam zamkniętego Wakeleta i bardzo chcę dodać to do którejś kolekcji. Wtedy wystarczy, że sobie tutaj na górze w pasku kliknę tę niebieską literkę W. Dzieje się magia. U Was pewnie trochę szybciej, u mnie wolniej, bo internet dzisiaj nie śmiga. I pojawia się takie okno, gdzie mamy od razu tak, miniaturę tego, co zapisujemy. I to teraz niezależnie, czy to jest prezentacja w Geniali, czy to jest strona internetowa, czy to jest coś, nie wiem, w Learning Apps, cokolwiek. Macie sobie jakąś miniaturę, macie tytuł, który mogę zmienić, mogę sobie napisać w ogóle. Nie podoba mi się, żeby się tak nazywało. Prezentacja o, dobra, o Konstancinie Jeziornie. Mogę sobie teraz dodać opis, żebym wiedziała, co ja takiego zapisałam. Prawda, bo wiem, po co jest mi to potrzebne, ale mogę w pewnym momencie zapomnieć. Więc można sobie dodać dość spory opis tutaj. I następnie wybieram sobie z moich kolekcji, zobaczcie, tu jest zakładka Collections, różne kolekcje, które ja już sobie utworzyłam. Na przykład mam tu kolekcję do różnych przedmiotów. I wystarczy sobie, że sobie kliknę przycisk Save i już ta prezentacja zostaje zapisana. Więc bardzo szybko, w zasadzie przy użyciu dwóch kliknięć jesteście w stanie dodać sobie do wybranej swojej kolekcji w Wakelecie dowolny zasób z sieci. I co jest ciekawe, tu mamy kolekcje swoje, które sobie stworzyliśmy, a jak klikniecie tę drugą zakładkę, Group Collections, ha, to znajdziecie się w tych prezentacjach, znaczy w tych kolekcjach, do których ktoś Was zaprosił. I zostaliście zaproszeni do współpracy. I żeby tych kolekcji nie szukać, ktoś kiedyś coś tam stworzył, na przykład jakiś zbiera zasoby, wy dostaliście link współpracownika, wyszliście i to już zostaje zapisane w waszych kolekcjach grupowych. Wszystko, do czego kiedykolwiek wyszliście z linku osoby współpracującej. Więc też jest to bardzo wygodnie i do takich kolekcji grupowych, nad którymi wspólnie pracujecie z kimś, też możecie dodawać po prostu z poziomu przeglądarki nowe materiały. Ale jeśli macie coś, czego nie chcecie dodawać do kolekcji, bo Wam nie pasuje po prostu do żadnej kolekcji, przesunę pasek, to możecie sobie zaznaczyć tutaj u góry, jest taki szary przycisk Save to Bookmarks, czyli dodajecie to po prostu jako pojedynczy zasób wakeletowy, który nie jest w żadnej konkretnej kolekcji. No a jeśli Wam brakuje jakiejś kolekcji, no dobra, do żadnej kolekcji mi to nie pasuje, z tych, które tu mam. To mam takiego fajnego tutaj dużego plusa na zielonym okrągłym tle, sobie tworzę nową kolekcję. Bardzo szybko. Klik, create, wpisuję tytuł kolekcji, opis kolekcji i tworzę kolekcję. I już jest stworzona bardzo szybciutko nowa kolekcja. Tylko teraz pytanie, jak ten dodatek, super, mega, ekstra dodatek, sobie dodać? To rozszerzenie do przeglądarki. Zaraz mi się tu przeskoczyło trochę. Dobra. Więc w zależności od tego, z czego korzystacie, tak jak na przykład ja korzystam z Chroma, to sobie kliknęłam przycisk Chrome. Chyba teraz najlepiej. To się po prostu Wam otworzy. Słucham? Chyba najlepiej jest Chroma. Znaczy teraz no, ten Edge też jest całkiem niezły, no a niektórzy kochają Firefoxa, więc no, nie będziemy tutaj niczego narzucać. Pojawi Wam się coś takiego.
Wakelet, automatycznie otworzy Wam się to po prostu w ustawieniach Waszej przeglądarki. Ja już mam dodane tę literkę W, więc w tym momencie musiałabym usunąć z Chroma. No i to zrobię. Usunęłam. Teraz w ogóle tak sprytnie zrobili, że tak żałują, że no właśnie, że usunęłam rozszerzenie. No ale dobra, trudno. I teraz, kiedy już usunęłam, to tak, zobaczcie, tak to wygląda, jeśli chcę dodać sobie ten dodatek. Dodaj do Chroma, po prostu klikam, wy tylko mówicie, o, to robicie to i dodajecie rozszerzenie. Też musicie dać uprawnienia do tego, żeby Wakelet mógł dodawać te różne strony, tak? Więc też to uprawnienie mu dajecie. I następnie, teraz bardzo ważna rzecz, ja zaznaczam sobie to, bo jeśli zostawicie to zaznaczone, to Wakelet Wam się ustawi jako strona startowa, to też może niekoniecznie chcecie, więc żeby było tak, jak było, to zostawiam sobie ciach tutaj i klikam przycisk done. Jak widzicie, nie widzę tutaj teraz tego W, bo jeśli Wam się nie pojawi, ja mam dość dużo tych wszystkich dodatków, trzeba kliknąć w ikonkę tego puzzla, tego rozszerzenia i tu, gdzie jest Wakelet, pineskę trzeba cyk, zaznaczyć i już jest. I w ten sposób po prostu bardzo szybciutko dodacie sobie wszystko, co jest Wam potrzebne. Miałam Wam jeszcze powiedzieć o aplikacji, bo wyobraźcie sobie, że w aplikacji też jest bardzo łatwy dostęp do dodawania do kolekcji grupowych, do kolekcji swoich własnych, ale także do pracy grupowej. I jest też niezły trik na to, jak dodawać materiały z Facebooka, bezpośrednio z Facebooka, na przykład ktoś zamieścił jakąś stronę, link do strony na Facebooku. Też jest opcja, żeby zapisać bezpośrednio w Wakelecie. W związku z tym, słuchajcie, że czasu nam nie zostało dużo. Ja Wam tylko pokażę, jaki materiał dla Was przygotowałam. I ten materiał będzie dzisiaj jeszcze zamieszczony na YouTubie i podlinkowany w naszym Wakelecie z tego webinarium, więc będziecie mogli na spokojnie sobie ten materiał obejrzeć. I tam podzieliłam się z Wami takimi moimi też ulubionymi sztuczkami dotyczącymi korzystania z aplikacji Wakelet. To po prostu jest, pokażę Wam tylko fragment, więc to jest wspaniałe narzędzie do organizowania swoich. Nie będę Wam tego teraz pokazywała, ale krok po kroku zobaczycie sobie, jak tutaj edytować kolekcje, jak postępować z zakładkami, a także jak dodawać materiały do tych kolekcji wspólnych, grupowych. Więc też jest osobno wydzielona zakładka, gdzie w łatwy sposób sobie to zrobicie. I tak jak mówiłam, pokazuję także, jak dodawać materiały, które znajdziecie najpierw na Facebooku. Więc to obiecuję Wam, że dzisiaj, żeby już teraz nie zajmować czasu, bo jeszcze chcemy opowiedzieć trochę o konkursie, więc żeby nie zajmować Wam czasu, to po prostu sobie będziecie mieli okazję zobaczyć na spokojnie. Okej. Czy jakieś pytania może macie do tego? Wiesz co, Aga, raczej nie było. No, ktoś powiedział, że nie może się znaleźć. Raczej nie, raczej mamy wszystko jasne. Chyba nie ma żadnych pytań. Jest okej. Jest okej. Przechodzimy dalej, słuchajcie, bo to jest godzina już. Teraz od razu już włączę ten zasób, żeby już nie bawić się w oddawanie głosu. Zresztą wcale nawet nie chce mi się teraz oddawać głosu. To jest kolekcja nasza z tego dzisiejszego webinarium i zaraz dostaniecie do niej link. I też nagranie dzisiejszego webinarium znajdzie się tutaj, w tym miejscu. Kiedy już będziemy miały to nagranie, to będzie lada moment. Będzie tutaj. Macie też link do naszej grupy Wakelet Polska, więc jeśli potrzebujecie pomocy albo chcecie się inspirować kolekcjami stworzonymi przez innych nauczycieli, a uwierzcie nam, te kolekcje po prostu są niesamowite. Jesteśmy wiecznie pod wrażeniem tego, co nauczyciele potrafią stworzyć. I jeśli chcecie współpracować przy naszych większych projektach, to zapraszamy Was do dołączenia do grupy. Tutaj macie informacje jeszcze o tym konkursie, o którym mówiłyśmy na początku. Konkurs na relacje z dzisiejszego wydarzenia. I pamiętajcie, że można wygrać koszulkę, więc od razu plakat rzuca się tutaj w oczy. I Wakeletowe wyzwanie.
czyli ta akcja z Kahootem, o której mówiła Monika. I chciałyśmy także ogłosić, że wybrałyśmy zwycięzców konkursu na kolekcję, która zbierze najwięcej reakcji, lajków i serduszek. I uwaga, tych osób jest aż 4 dziewczyny. 4 osoby, które dostaną koszulki Wakeleta. Już 6 koszulek poszło do osób, które były najbardziej aktywne do momentu osiągnięcia 1000 członków grupy. A teraz mamy zwycięzców. Zacznij od dołu pokazywać kolekcję zwycięskie. Dobra, zaczniemy od dołu, więc jedną z tych kolekcji to jest kolekcja Lekcje Geniali, lektury Wspaniali Nauczyciele. Autorka dostaje koszulkę, która przyleci do niej bezpośrednio z Anglii. To nie my wysyłamy, tylko zapakują to panowie z Wakeleta. I link do tej kolekcji dostajecie. Pani Monika, brawo. Pani Monika, 206 elementów tej kolekcji, więc wyobraźcie sobie. Bardzo obszerna kolekcja. Bardzo obszerna bardzo kolekcja. Bogata. Więc koszulka jak najbardziej się należy i bardzo głosowaliście na tę kolekcję. Trochę więcej zainteresowania jeszcze wzbudziła kolekcja Chmury wyrazowe mapy myśli. Bardzo ciekawe narzędzia zostały zaprezentowane tutaj. Więc też warto zajrzeć. Widzimy autorkę, więc autorka już bierze koszulka, niedługo do niej trafi. Mm-hmm. Mamy następnie kolekcję następującą. Pani Agnieszki. Bardzo ciekawa również kolekcja. Brawo dla pani Agnieszki. Szczerze mówiąc, macie dopiero muszę poznać, co to jest. Numer jeden teraz, tak? To najwięcej głosów. Brawo, brawo. Ale nie, to jest ex aequo, to jest ex aequo. Pani Agnieszka i pani Jola ex aequo. Pani Jola, tak samo jak pani Agnieszka. I genialna kolekcja, szczególnie kierowana do pierwszoklasistów. Jak pięknie można nauczyć się tworzyć literki. I też te wszystkie materiały zostały stworzone przez panią Jolę. Więc bardzo serdecznie gratulujemy i proszę niedługo spodziewać się pięknej koszulki od Wakeleta. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i także wszystkim pozostałym osobom, które brały udział w konkursie. Śledźcie naszą grupę na Facebooku i na pewno jak będą kolejne konkursy, to będziecie mogli brać w nich udział. A już proszę. Mamy dwa, jak powiedziane. Dwa konkursy teraz mamy, tak? Mamy dwa konkursy i od razu dostaniecie teraz, przestaję dzielić mój ekran i zaraz dostajecie link od razu na czacie. Ci, którzy nie mogą się doczekać tego link, proszę bardzo, jest link. Pani Magda powiedziała, że nie ma konta, ale już lubi Wakeleta. Brawo. Tego szukałam. Też tego szukałam kiedyś, tak. Super. Nie, ale jeszcze zapowiemy wam coś jeszcze, co będzie następnym razem. Tak myślę, bo znamy datę kolejnego spotkania. I będzie to 24 sierpnia. Czyli następne spotkanie za 3 tygodnie. I będzie poświęcone. Tak późno. Zobaczcie, to będzie przed rozpoczęciem roku szkolnego, więc też przygotujemy dla was coś super. Dotyczyć będzie to spotkanie współpracy, różnych pomysłów na współpracę, na wykorzystanie Wakeleta w projektach i do tego czasu, jeśli już będą nowości, to te nowości pojawią się na naszym webinarium. Mhm. Tak. Prawda, tutaj pracownicy Wakeleta nie chcą nam na razie za bardzo zdradzić szczegółów, trzymają nas w napięciu, ale na pewno jeżeli my będziemy wiedzieć, wy będziecie również wiedzieć wszystko to, co my. Od nas, jako pierwsi.
Dziękujemy Wam serdecznie, też bezpłatnie. Wszystkie nasze webinaria, to już teraz możemy powiedzieć, będą bezpłatne, które będziemy organizowały jako ambasadorki w grupie Wakelet Polska. Więc takie mamy założenie i akurat ten cykl po prostu jest dla Was, żebyśmy tworzyli wspólnie tę wspaniałą społeczność. I dziękujemy Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie i jeszcze tu nasz wspaniały MISPA będzie chciał do Was coś powiedzieć. Would you like to say something, Ms. Bach? Just to say thank you to everyone. Oh, me? Oh, yeah, of course. Sorry. I was waiting for you to finish. Wow, like, that's incredible. Honestly, so many people came to view this webinar today, and I really, really appreciate it. Thank you so much, Monica. Thank you so much, Agnieszka. Thank you, Dorota. And thank you for everybody for joining. Honestly, we want the Facebook page to grow, so keep inviting as many people as you can, and we're going to have lots of different webinars in the future as well, so I hope that you enjoyed it, and we will be bringing full Polish language support too, and you will be getting a certificate of attendance. It should be emailed to you within the next hour after this finishes, but other than that, I hope Agnieszka maybe can translate what I said, and yeah, we'll call it a day. Okay. Translators in the chat. Dostaniecie, słuchajcie, certyfikaty powinny do Was dojść imienne. Tak samo, słuchajcie, będą też certyfikaty 24 sierpnia, więc kto robi awans zawodowy, może sobie... A niekoniecznie. Niekoniecznie, tak. Ale będzie dzisiaj, słuchajcie, w ciągu godziny dostaniecie certyfikat. Amazing. So whoever is a host now, just make me host, so that I can cancel the recording and end it. And yeah, what we'll do is we can mute our screens and our video, and then we can give the chat a few moments, maybe 5 or 10 minutes to go and check up, and then we'll close the chat afterwards. How does that sound for everybody? Zostawiamy za chwileczkę nagranie. Tak, za chwileczkę będziemy nasze kamerki będziemy wyciszeni, więc będzie taki czas, że będziecie mogli zadawać jeszcze pytania na czacie. Więc to zostanie jeszcze tam około 5 minut, więc jeśli macie jakieś pytanie do nas, to śmiało. Ja Wam w ogóle jeszcze wkleję jeszcze raz link do tego Wakeleta z dzisiejszego spotkania, bo tam będzie nagranie też webinarium i wszystkie materiały. Więc piszcie śmiało, pytajcie, będziemy odpowiadać. Słuchajcie, mamy jeszcze taką kolekcję Wakelet Polska i tam też są filmiki w języku polskim różne. Jeżeli macie jakieś pytania, co nagrać, jakieś sugestie, to dajcie nam znać na grupie Wakelet Polska, to będziemy to pokazywać. Aga, tam widziałam fajne filmiki i będziemy działać, słuchajcie. Dorota też. Did you talk about the competition as well for the t-shirts? Yes, we did. Okay, perfect. Okay, so... Sorry, Ms. Ba, I'm just asking, telling, because Katarzyna is asking. Test na Kahoota jest z wiadomości z tego dzisiejszego webinarium. Sorry. No, it's fine. If you guys want to stick around and answer some questions, that's completely fine. You can either stay with video or you can just answer through text. But if you guys want, we can finish it here. Obviously, we've recorded this, so we'll be able to share it on the Facebook group within the next 24 hours. So if you've missed out, you can always go back and check. But that's it. I think it's been really, really amazing, and I really appreciate everybody for joining us. I'll mute and remove your cameras, guys. And so maybe just say your final bye-byes, and then yeah, we'll leave everybody in the chat to go through and look it up for the next 10 minutes. Tak, Ms. Bach za chwileczkę wyłączy nam kamery, także żegnamy się z Wami bardzo serdecznie, miłego wieczoru, życzymy Wam, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, coś nie jest jasne, z czymś macie problemy, piszcie do nas na grupie, wszystkim pomożemy i nie ma problemu z tym, nie wahajcie się, nie zastanawiajcie się. I zapraszajcie do nas, do grupy Wakelet Polska, też znajomych, dołączajcie, bo tam naprawdę będzie się działo. Kolejne webinaria już wkrótce, konkursy dla członków grupy,
I inne atrakcje, to już Misba trochę zapowiedział, ale jeszcze nie wiecie, czego się spodziewać. W każdym razie bardzo chcemy rozwijać naszą społeczność, więc jeśli znacie nauczycieli, którzy chętnie skorzystaliby z tych zasobów, które tam zbieramy i z wiedzy i umiejętności, którymi chcemy się dzielić, śmiało zapraszajcie. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dziękujemy za Wasz czas i bezpiecznych wakacji Wam życzymy. Jeszcze nam trochę zostało. Jeszcze się i odpowiadamy na Wasze pytania, słuchajcie, na bieżąco. Trzymajcie się. I myślę, że zobaczymy się za 3 tygodnie. Pa. Pa, pa. Bye, bye, everybody. Thank you. Bye, bye.